Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Nocne granie, jak zwykle, ze sporym zainteresowaniem ponad 30 zawodników chciało spróbować swoich sił w rywalizacji w profesjonalnych klatkach Redeco. Obiekt odwiedzają nie tylko wrocławianie do zmagań, często zgłaszają się także goście z innych miast, będący na przykład we Wrocławiu w delegacji. Dzięki takim zawodnikom poziom turnieju rośnie, a nasi wrocławscy skłoszowcy mają szansę na podnoszenie swoich kwalifikacji i próby z nieznanymi sobie do tej pory rywalami. Poziom każdego kolejnego turnieju jest więc właśnie coraz wyższy. Choć dla wielu start w zmaganiach kategorii C Polskiej Federacji Skłosza jest dopiero początkiem w karierze, wielu z tych graczy z dobrym skutkiem próbuje już swoich startów w zawodach rangi B, a nawet A. Treningi i spora dawka meczów więc skutkują. Piąta edycja Dental Med Night Cup zakończyła się wygraną faworyta Jacka Mroza. Kolejne miejsca na podium należały do Mateusza Sienickiego i Daniela Majkuta. Chwalimy obiekt Redeco za nie tylko świetnie przygotowane korty do gry i atmosferę nocnego grania. Ostatnio znów postawiono na nową technikę dzięki tabletom w klatkach i monitorowi LCD w głównej sali. Wszyscy wiedzą, jaki jest wynik poszczególnych meczów, a po ich zakończeniu kto trafi na kogo w kolejnej rundzie. Dodajmy na koniec, że liderem klasyfikacji generalnej Dental Med Night Cup jest Jacek Mróz, a kolejny turniej zaplanowano na 17 stycznia. Będzie to szósta z 9 odsłon cyklu. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl